Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiejszym tematem nadal będą tkaniny naturalne, tym razem o lnie, wełnie oraz skórze. Oczywiście naturalnej. W ostatnim vlogu mówiłam Wam, jakie są zalety tych tkanin naturalnych, takich jak na przykład jedwab, bawełna, wiskoza oraz innych. Są to zalety przede wszystkim dla środowiska, ponieważ po przetworzeniu tych tkanin możemy później je utylizować i rozłożą się one nam w środowisku, ale są też zalety dla nas, jako dla użytkowników. I za chwilę powiem Wam o zaletach właśnie kolejnych tych tkanin, a pierwszą z nich będzie len. Kochani, len jest już z nami od 8000 lat i dowody na użytkowanie właśnie lnu i na przetwarzanie włókien lnianych na odzież pochodzą sprzed właśnie 8000 lat, jeszcze sprzed czasów, kiedy ludzie potrafili wyrabiać ceramikę, więc naprawdę jest to mega stary materiał. Len jest bardzo zdrowy dla nas. Pierwszą zaletą lnu jest to, że jest przewiewny i niesamowicie dobrze chłonie wilgoć. Włókna lniane wytwarza się z łodyg lnu właśnie, który też jest używany do innych celów, na przykład kulinarnych i leczniczych. Nasiona lnu są niesamowicie zdrowe, zawierają olej, który ma działanie podobne jak tran, czyli posiada dużo właśnie tych potrzebnych nam witamin i dodatkowo ma też działanie zbawienne na żołądek i jelita przy na przykład różnych schorzeniach żołądka, takich jak wrzody oraz przy oczyszczaniu jelit. Jest on bardzo potrzebny i jest bardzo łatwy w użytkowaniu. Wytwarza się też z niego olej, który możemy używać do sałatek. Jak chodzi o te włókna lniane, to skomplikowane dość jest ich produkcja. Oczywiście można to robić dosyć łatwo mechanicznie, ale jest to dosyć długi i ciężki proces, powiedzmy sobie. Jak to się robi, moi drodzy? Ciekawostka. Po zebraniu łodyg lnu, które wyrywa się razem z korzeniami, ponieważ przetwarza się całe te łodygi, są one albo moczone, albo spryskiwane i to przez kilka tygodni, po to, żeby oddzielić tą twardą część od włókien, które są używane właśnie do tkania nici, przędzy i później do wyrobu ubrań. No i prócz przewiewności mamy jeszcze inne zalety lnu, taką jak na przykład przeciwbakteryjność, tak, jest antybakteryjny i również antyalergiczny. Jest doskonałym materiałem dla alergików, także polecam wszystkim, którzy mają problemy z alergiami i jest polecany jako nie tylko materiał na odzież, ale właśnie na pościel. Spanie w naturalnym lnie, szczególnie barwionym naturalnymi barwnikami lub w ogóle niebarwionym, jest super zdrowe i ekologiczne. Niestety niełatwo dostać taką pościel lnianą, jak również nie jest ona tania. No ale czego się nie robi dla zdrowia? Na pewno warto zainwestować w taki komplet, który będzie też dosyć trwały. Len ma bardzo ciekawą fakturę. Prócz tego, że jest taki ekologiczny, jest też przyjemny w użytkowaniu. Pokażę Wam teraz ciuch, który już pokazywałam w którymś holu lumpeksowym. To jest taka fajna tuniczko, bluza na lato, którą kupiłam, 100% lnu. To jest bardzo cieniutki len, bo len, jak każdy materiał, możemy utkać cienko lub grubo. Takie grube lny są trudniejsze w prasowaniu i ogólnie w użytkowaniu, ponieważ niestety to jest jedna wada lnu, że dosyć się mnie. Ta tunika, szczerze Wam powiem, za bardzo się nie mnie. Właśnie jest to taki cienko tkany, z cieniutkich nitek len. Troszkę to wygląda jak dzianina, aczkolwiek jest to na pewno tkanina, tylko taka dosyć rzadka, nie jest bardzo gęsto pleciona. W związku z tym będzie się to świetnie nosić i właśnie jest przewiewne, dobrze wchłania wodę, będzie się nadawał idealnie na lato. Właśnie len jest typowo letnim materiałem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie najczęściej lniane ubrania są polecane i nawet promowane w kolekcjach odzieży letniej. Pewnie z powodu właśnie tej jego przewiewności i takiej lekkości wyglądowej. Len często jest tkany tak przaśnie, można powiedzieć, czyli te jego sploty są dosyć takie nierówne. Nie staramy się robić tego lnu w idealne włókna, które mają taką samą grubość, tylko właśnie jego urokiem jest taka trochę szorstkość wyglądu i taka, powiedziałabym, nierównomierność. Dlatego też bardzo dużo artystów i osób, które wyrabiają tak rzemieślniczo ciuchy, używa lnu, bo on się kojarzy właśnie z takim artystycznym, nonszalanckim wyglądem. Kochani, pokażę Wam jeszcze jedną koszulę. To jest koszula męska i ta koszula jest bardzo gruba, bardzo fajna koszula, z takim, jak widać, wręcz ma takie supełki w swojej fakturze i jest to mieszanka lnu. Do lnu często dodaje się inne włókna, na przykład, tak jak w tym przypadku, odrobinę
włókna sztucznego oraz dosyć dużo bawełny. To jest mniej więcej pół na pół len z bawełną plus troszkę dodatku. Robi się to właśnie po to, żeby nie było problemu z prasowaniem lnu i z opieką nad właśnie lnem, ponieważ on sam w sobie jest naprawdę dość mnącym materiałem i ciężko się prasuje. Ja polecam Wam prasowanie lnu lekko na wilgotno. Jeżeli nie uda Wam się, to po prostu używajmy dużo spryskiwacza w żelazku lub takiego do ręki. Albo prasujmy go na parze, będzie to dużo łatwiej. Bardzo ciężko jest wyprasować bez użycia wody len. Po prostu on nie będzie się chciał nam prostować. A propos prania, to raczej w wysokich temperaturach, aczkolwiek teraz przy dzisiejszym sprzęcie, dzisiejszych środkach piorących, nie trzeba gotować tego lnu. Myślę, że spokojnie wystarczy 40-60 stopni i len się doskonale wypierze. Ja osobiście piorę go w niskich temperaturach, ponieważ nie mam ubrań, które się aż tak brudzą i raczej je odświeżam niż gruntownie piorę. Polecam wszystkim len, jest to wspaniały materiał na lato, jest też mega stylowy. Świetne są spodnie, sukienki z lnu, koszule z lnu. Ja osobiście mam tylko koszule i bluzki, bo ja jeżdżę dużo samochodem, w związku z tym no spodnie i spódnice z lnu byłyby natychmiast wymięte i po wyjściu z tego auta już nie wyglądałoby to ani elegancko, ani szykownie, tylko byłabym cała zmięta, jak psu z gardła wyjęta, jak się to mówi. Okej, to tyle o lnie. Teraz przejdziemy do wełny. No i teraz, kochani, ekowskazówka. Zobaczcie filmik, na którym pokazuję, jak bardzo łatwo odkosmacić wełniane sweterki. To jest sweterek głównie złożony z wełny czystej, z Benettona. I troszkę się skosmacił i teraz najprostszym sposobem, który nic Was nie kosztuje, jest użycie po prostu starej maszynki jednorazowej do golenia. Ja tak robię od lat i doskonale usuwa to skosmacenie. Zobaczcie, na początku jest pokazany właśnie skosmacony kawałek sweterka, później golę go bardzo oczywiście uważnie, nie dociskając zbytnio tej dzianinki, żeby nie zrobić dziury, prawda? Bo można łatwo ogolić, dociskając mocno cały sweter razem z tą dobrą nitką. Ale normalnie, delikatnie jeżdżąc tą maszynką, tak jakbyśmy go golili jak skórę, usuwamy wszystkie zmechecenia i świetnie to działa. Nic nie kosztuje, jest bardzo ekologiczne, bo wykorzystamy te maszynki, które i tak są tylko już do wyrzucenia. Nie trzeba żadnych dodatkowych elektrycznych maszynek. Zapewniam Was, że działa to dużo skuteczniej niż te maszynki elektryczne na baterie. I w dodatku nie trzeba używać i zużywać baterii. Okej, następnym tematem są wełny. Polecam, bardzo polecam Wam ubrania z wełny. Wełna jest materiałem znowu termoizolacyjnym, czyli ma takie właściwości, które sprawiają, że w temperaturze wysokiej będzie nam chłodno, albo przynajmniej nie za gorąco, ponieważ ten materiał oddycha i właśnie powoduje termoregulację, a w temperaturze niskiej będzie nam ciepło, będzie nas to grzało. Jak wiadomo, wełna zazwyczaj jest to po prostu sierść zwierzęcia, tak? Jeżeli zwierzę ma to na sobie, to po to, żeby właśnie utrzymać ciepło swojego ciała, tym bardziej więc będzie to działało na nas. No i znowu, nie jest to materiał wegański, ponieważ nie pochodzi od roślin, tylko od zwierząt. Wełna w większości tworzona jest w taki sposób, że po prostu golimy te zwierzęta, więc raczej, jeżeli one są przetrzymywane w dobrych warunkach i ludzie o nie dbają, to nie dzieje się im jakaś większa krzywda. Słyszałam już opinię o tym, że wełna się łechmaci, że gryzie i tak dalej. I tu znowu wszystko zależy od jakości wełny, kochani, i od rodzaju wełny. Czyli zależnie od tego, jaki gatunek owiec dał nam tą wełnę, to włókno, taka będzie ta wełna. Jeżeli są to owce o takim, jak polskie owce na przykład, takiej dosyć szorstkiej sierści, grubo utkanej, tak prymitywnie utkanej, to będzie to raczej materiał gryzący. Jeżeli użyjemy wełny na przykład szetlandzkiej, czy na przykład od owiec australijskich, będzie to bardzo delikatny, przyjemny, mięciutki materiał, który raczej nie będzie nas gryzł. Dobrze utkana wełna, cienka, o cienkim splocie, pięknie upleciona, będzie się nie tylko świetnie nosić, mało mechecić i właśnie będzie mało gryząca, albo wręcz w ogóle nie gryząca. Pokażę Wam teraz sweter męski, zrobiony z wełny z merinosów, czyli z takiej najwyższej jakości właśnie wełny. Napisane jest tutaj merino wool, z czystej wełny, 100% wełny. Jest bardzo miły w dotyku, możecie tutaj zobaczyć, że ma taki delikatny meszek na sobie i oczywiście taki sweter będzie nie tylko ciepły, ale też będzie się świetnie układał, ponieważ ta wełna nie jest gruba, będzie bardzo ładnie to wyglądało na sylwetce i oczywiście o taką wełnę trzeba dbać.
jest to dobra wełna. Najlepiej też prać ją w niskiej temperaturze 20-30 stopni w rękach. Jeżeli macie drogie, dobre swetry z wełny dobrej jakości, z kaszmiru, to pierzcie je ręcznie. Radzę Wam dobrze, ponieważ czasem może się zdarzyć, że pralka jednak zniszczy tkaninę i będzie ona nie do użytku, a takie swetry, takie dzianiny są bardzo drogie. Oczywiście ja kupuję te dzianiny w second handach, więc mnie to niedużo kosztuje, dużo mniej niż sztuczne swetry kupowane w sieciówkach. Można też kupować oczywiście swetry z mieszanką lub domieszką wełny. Pokażę Wam tutaj kolejny męski sweter z mieszanki bawełny i kaszmiru. A kaszmir jest to wełna pozyskiwana z podsierstka kóz himalajskich, najszlachetniejszy rodzaj i najdelikatniejszy, najprzyjemniejszy i najdroższy też rodzaj wełny. Bardzo fajny sweter, taki troszkę o sportowym kroju, w świetnym kolorze. Bardzo długo można użytkować takie swetry, jeżeli będziecie o nie odpowiednio dbać. Pracie właśnie też szamponami i delikatnymi detergentami, nie rozciągać i suszyć na płasko. To jest bardzo ważne. Tutaj jest mój sweter z czystego kaszmiru. Ja takie swetry mam po kilka lat. Jeden z tych swetrów mam nawet już 8 lat. Nic się z tym nie dzieje, ponieważ dbam o te swetry. Rzeczywiście piorę je bardzo uważnie, pielęgnuję. Jeżeli zrobi mi się jakaś dziurka, zaszywam, ponieważ jest to tak wspaniałe i drogie włókno, że szkoda mi jest z jakiegoś powodu małej dziureczki ubrania wyrzucać. Jeżeli nawet rękawy, które są najbardziej narażone na przykład na łokciach, się wam przetrą i zniszczą, możecie zawsze zrobić z tego fajny bezrękawnik, który będzie fajnie ocieplał nam na przykład jakieś ładne, jedwabne bluzeczki. Tutaj jest mój ulubiony sweterek, taki kardiganik zielony, w super kolorze, właśnie z kaszmiru. Już widzę, że właśnie zrobiła się nowa dziurka, której wcześniej nie widziałam i pewnie będzie trzeba coś wymyślić, zrobić jakiś mikrohafcik albo zrobić fajną naszywkę na tym swetrze, bo na pewno nie zamierzam go wyrzucać. Ja osobiście jestem fanką kaszmirowych swetrów. Ci, którzy widzieli moje vlogi, już na pewno wiedzą, że mam fioła na punkcie kaszmiru i właśnie jedwabiu. Zachęcam Was do kupowania tych naturalnych tkanin, dzianin i włókien. Pamiętajmy o ziemi, pamiętajmy o tym, że nasze środowisko nie jest niezniszczalne. Jak widać teraz, ważne jest utrzymanie równowagi i ważne jest to, jak traktujemy naszą ziemię i co jej dajemy. Zachęcam Was też, żebyście sprawdzali firmy, w których kupujecie. Nie kupujcie bezmyślnie ciuchów. Patrzcie na to, czy firma dba o ludzi, czy firma dba o zwierzęta, czy firma dba ogólnie o przyrodę. Czasem lepiej czegoś nie kupić, kupić to w second handzie, albo troszkę poczekać, dołożyć kilkadziesiąt złotych, kilkanaście złotych i kupić coś lepszej jakości od firmy, która właśnie jest bardziej etyczna. No i wreszcie ostatni już temat o materiałach naturalnych, to temat skóry. No i kochani, skóra też jest tutaj, powiedziałabym, taka problematyczna. Wiele osób nie używa skóry, na przykład są to weganie albo osoby, które nie zgadzają się na wykorzystanie materiałów zwierzęcych ogólnie, odzwierzęcych. Ja jednak doszłam do wniosku, że dopóki ludzie spożywają mięso, nie ma sensu odrzucać używania skór naturalnych, ponieważ no, jeżeli wszyscy rzucimy jedzenie mięsa i cała ludzkość z tego zrezygnuje, to rzeczywiście będzie to temat jak najbardziej do przemyślenia, ale dopóki spożywane jest to mięso i te skóry tak czy inaczej są jakby do użytku, to myślę, że dużo większym grzechem, że tak powiem, byłoby ich marnowanie i wyrzucanie. Jeżeli już zwierzę zostało zabite na mięso, to lepiej spożytkować chyba cały materiał z tego zwierzęcia niż wyrzucać to. To jest marnotrawstwo, bo dla mnie zwykłe. Ja podziwiam kulturę Indian północnoamerykańskich, którzy właśnie uważali, że zwierzę, dając nam ten swój dar życia, dając nam pożytek, swoje mięso i tak dalej, zasługuje na to, żeby wykorzystać wszystkie te dary, czyli na przykład używali właśnie kości, skór, zębów i wszystkiego, co ogólnie było ze zwierzęcia. I ja się tej zasady trzymam, więc używam skór, a tym bardziej, że naturalne skóry mają mnóstwo zalet. A jakich? No to posłuchajcie. Pierwszym moim argumentem jest to, że skóra jest bardzo wodoodporna. W większości skóra dobrze zabezpieczona, dobrze wykonana, nie będzie nam przemakać. Oczywiście w pewnych warunkach pogodowych wszystko przemoknie, jak to mówi się. Ale generalnie skóra dobrze chroni i od wiatru, i od właśnie wilgoci, więc jest dobrym ubraniem na takie przejściowe pory roku, właśnie jak wiosna, jesień, kiedy nie jest jeszcze super ciepło, ale będziemy potrzebowali też ochrony przed tym wiatrem i wilgocią.
skóra jest też materiałem oddychającym, dlatego jak już mówiłam w odcinkach o butach, polecam. Skóra świetnie się nadaje właśnie na obuwie, na torby i akcesoria, które mają być praktyczne i nieprzemakalne. Jest pewien problem z czyszczeniem skór, ale właśnie o tym też już mówiłam w odcinku o butach. Ja osobiście skóry, które kupuję na przykład w second handach, zawsze czyszczę mleczkiem do czyszczenia, ewentualnie je odkażam sprayem takim odkażającym, jeśli ta skóra nie jest według mnie taka nowa i czysta. Później pielęgnuję to specjalnym preparatem do impregnowania i do czyszczenia skór, który powoduje, że ta skóra jest ładnie chroniona i robi się na niej taki delikatny film i jest też lepiej nabłyszczona. Polecam takie sposoby. Mleczko kosmetyczne do twarzy świetnie się nada do wyczyszczenia jakichś drobnych zabrudzeń. Z grubymi zabrudzeniami jeszcze aż tak nie miałam do czynienia, ale jest to naprawdę skuteczny sposób. To, co dobre dla naszej skóry, będzie też dobre dla ubrań. Nie polecałabym tłuszczów typu olej, można to czasem użyć do butów, ale w przypadku ubrań, szczególnie na przykład takich ubrań w kolorach, może się okazać, że tam, gdzie było mało już farby lub jakiejś substancji, która chroni tą skórę, może się nam zrobić po prostu tłusta plama w tym miejscu, więc uważajcie i nie natłuszczajcie tego olejami bezpośrednio, tylko właśnie użyjcie mleczka i potem specjalnych preparatów do skóry. Chcę Wam tu pokazać fajną chusteczkę, którą już pokazywałam we vlogach. I jest to bardzo fajna rzecz z takiej mięciutkiej skóry, ale to jeszcze nie jest taki największy rodzaj skóry. To jest kurteczka z Zary, czerwona, w super kolorze, modna w tym sezonie. Myślę, że będę ją dużo nosić, jak już będzie okazja wyjścia na dłużej z domu. Druga kurtka skórzana, którą chcę Wam tu pokazać, to taka cieniowana skóra, którą kiedyś kupiłam w TK Maxie. Już wiele lat mi służy. Nadal jest modna, ponieważ fason ramoneski w zasadzie nie wychodzi z użycia i z mody. Także jest to super zakup na wiele lat i na pewno jeszcze będę ją nosić przez wiele lat, ponieważ ona się w ogóle nie zniszczyła. Kiedy dbamy odpowiednio o skóry, one nie będą ani się niszczyć, ani nam specjalnie zużywać. Dopiero jakieś duże przetarcia czy dziury uniemożliwią noszenie tej odzieży. Jakie są zalety skóry naturalnej w porównaniu do skór ekologicznych lub po prostu sztucznych? Przede wszystkim to nam nigdy nie popęka. Oprócz tego, że jest naturalne i w sposób naturalny jako skóra oddycha, to też nie będzie właśnie pękać, łuszczyć się i niszczyć się tak, jak się to dzieje z odzieżą ze skór sztucznych. No niestety, buty ze skór sztucznych nie oddychają, podobnie będzie z kurtkami, będzie to wszystko bardzo nas zapacało i te ubrania będą się dużo szybciej niszczyły. Ja kiedyś miałam taką sztuczną kurtkę ala skórzaną, no i niestety no, na rękawach, w tych miejscach, gdzie się to bardziej zużywa, ta skóra zaczęła się złuszczać, bo jest to tak jakby materiał pokryty takim plastikiem, sztucznym tworzywem, który po jakimś czasie zaczyna się wykruszać i pękać. Torebki może już troszkę lepiej się zachowują, ale też narożniki tych torebek, paski tych torebek bardzo szybko się niszczą, no i oczywiście potem są odpadami, więc zachęcam Was jednak do kupowania odzieży i torebek z naturalnej skóry, jeżeli jest to możliwe, a jeżeli nie stać Was na drogą skórę nową w sklepie, to po prostu idźcie do second handu, można upolować przepiękne rzeczy ze skóry. Zapraszam Was serdecznie na czwartkowy haul lumpeksowy, gdzie również pokażę dwie nowe skóry, które kupiłam bardzo tanio w second handzie. Myślę, że będzie to bardzo fajny haul, pokażę dużo rzeczy. Piszcie komentarze, co myślicie o tym wszystkim, co powiedziałam i czy wolicie materiały naturalne od sztucznych. Dziękuję za oglądanie mojego vloga, zapraszam na kolejne odcinki i dziękuję za wszystkie polubienia, udostępnienia, dziękuję za subskrypcję i pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, to dla mnie ważne i będę bardzo wdzięczna. Oczywiście pozdrawiam wszystkich Wolkan. I fail to understand why. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów, którzy oglądają. Wasze prace są super! Moi drodzy, len to jest bardzo naturalna tkanina. Co ja mam tu powiedzieć? Nie wiem. Skóra, skóra, skóra. Ta rura, rura. Oczywiście. Oczywiście pozdrawiam też.